Moi drodzy, bardzo miło, że mam taką możliwość mówić do was po takich znamienitych osobach, które były, niestety wybyły do innych miast, ale poniekąd można powiedzieć, że teraz tak trochę młodzież przejmuje, nie? Teraz uczymy. O, trochę tak, nie? Tak, wiecie. Pierwszy rząd jak zwykle na konferencji już jest pusty, także teraz możemy mówić takie konkretnie możemy mówić. Ja nazywam się Jacek Bójko, jestem lekarzem, specjalistą medycyny rodzinnej ze Szczecina i jestem jednym z tych pracodawców, który prawie wszystkich ma na umowie o pracę. I i teraz jedna lekarka zaciążyła, druga lekarka zaciążyła tutaj zwolnią kotek. I poszły konie po betonie. Dlatego podobno nie można kreować tak ogłoszeń, żeby szukać panów, ale jakby jakiś pan szukał miejsca pracy, szukamy rezydentów, zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, nie tylko wam, ale też tym osobom, które będą na YouTubach tam, bo to takie nowe medium próbuję opanować, także lajki, łapeczki i inne takie. Tak zwany POZ Management, dlatego że po wielu latach narzekania na innych usłyszałem: jak uważa pan, że może pan zrobić lepiej, to proszę sobie założyć i zrobić lepiej. Wziąłem to sobie do serca i wydaje mi się, że założyłem i chyba jest lepiej. Także ja jestem zadowolony. A wydaje mi się, że nasi pacjenci w dużej części też, ci, którzy nie są zadowoleni, po prostu już nie są naszymi pacjentami, więc też tak można działać. I słuchajcie, zanim przejdę do sedna, którym jest, co usprawniło mi pracę na podstawie moich doświadczeń, zarówno jako kierownika do spraw medycznych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, jak i zawodowego lekarza zastępcy, którym byłem przez kilka lat jeżdżąc po Polsce, zastępując lekarzy wtedy, jak im zapis umowy mówił, że jak są chorzy, to mają problem. Więc wtedy nie mieli problemu, byłem ja, a teraz już mnie nie ma, więc mają problem. Także koło życia się zatoczyło. Słuchajcie, zanim przejdę do tych ważnych rzeczy, zadam takie jedno ważne pytanie. Czy wy też zauważyliście, że od początku pandemii waga pokazuje wam coraz więcej? Bo ja kurczę tak zwróciłem uwagę i tak mówię sobie, że to wszechświat się rozszerza, więc ja nie mogę być gorszy, ale zastanawiam się, czy u kogoś z was też tak jest. No, ciekawa sprawa, bo i pacjenci mówią mi, że jest to samo, więc to ja tak pomyślałem, że może macie podobne obserwacje. Pani profesor Mastalo-Śmigas mówiła, że możemy wspólne ośrodki badawcze robić, być może jest jakiś związek, możemy tutaj jakiś impact faktor ogarnąć, także wiecie. Odnośnie tego, co ułatwia pracę w POZ, to co wprowadziliśmy w naszym zespole, w naszej placówce, to też mówiłem poniekąd w odcinku mojego podcastu, który popełniłem niedawno, na temat tak zwanych game changerów w POZ, czyli rzeczy, które w tak zauważalny sposób zmieniły moją pracę, że warto było o tym pogadać komuś. Także zapraszam do posłuchania, jak będziecie jechali, gdziekolwiek jedziecie, bo do Warszawy się długo jedzie, wszystko jest rozkopane. A kilka o mnie. No, zazwyczaj się ubieram casualowo, a teraz tak na luzie. Jestem specjalistą medycyny rodzinnej, bardzo lubię tę specjalizację. Od zawsze chciałem być lekarzem rodzinnym, a ponieważ pracuję na prowincji, jaką jest Szczecin, gdzie są same tramwaje i jest morze, no to mogę być lekarzem rodzinnym takim, jak zawsze chciałem być. No i jestem też dyrektorem do spraw medycznych całkiem już dużej placówki, bo zaczynaliśmy od zera, teraz mamy około 3000 pacjentów. A gdybym nie był tak uparty, to mielibyśmy 4000 pacjentów, ale zawsze uważałem, że nikt tu na siłę nie jest w tej przychodni, w tym pacjenci. A zajmuję się jeszcze dodatkowo różnymi rzeczami, bo jestem człowiekiem, który wybitnie nie lubi się nudzić. Prowadzę taki portal edukacyjny, jak pracować w POZ, i tutaj chciałem wam pokazać, że miałem nawet kursantów, którzy przyjechali z daleka, żeby pogadać, żeby zobaczyć przychodnię, co było niezmiernie miłe. A nie widać, skąd przyjechali. Nie wiem, skąd przyjechali, wiesz co? Tu gdzieś pewnie mieli słoiki, to pewnie będzie Poznań. I kartofle. Tutaj pewnie jakieś słoiki, a tutaj kartofle, to lokalizuję ich do Poznania. Dlaczego też użyłem tego zdjęcia? Dlatego, że ci młodzi państwo tacy nieskażeni się cynizmem, zmęczeniem i tym wszystkim, co już tutaj na barkach nam siada, będą dziedzicami POZ-u, będą przejmowali schedę, chcieli się podpytać, jak to wygląda i czy to w ogóle warto się w to pchać. Tutaj na sali jest kilka osób, które też prowadzą swoje POZ-y i miały pewnie swoje przemyślenia, nie mać kogo to się tego, czy warto się w to pchać, także w kuluarach warto podpytać.
A no i swoją drogą prowadzę takie tam YouTube'y właśnie odnośnie czy wypalenia zawodowego, czy innych tematów. Też zapraszam do posłuchania, pooglądania. I teraz tak, jak się nie narobić w POZ-cie, to jest coś, o czym wam absolutnie nic nie powiem. Bo nie wiem, jak się nie narobić, z jednego powodu. Moją dewizą jest to, że nie jest sztuką pracować ciężko, sztuką jest pracować mądrze. Niestety to się tak troszkę wiąże, że mądra praca to nie jest luźna praca. Mądra praca to jest często praca obciążająca w różnych trudnych godzinach, która wymaga waszego dużego zaplecza kreatywnego. I potrafi być równie męcząca, to taka katorżnicza praca w tak zwanym pozytowym kieracie. No ale, że tak powiem, widzicie w przyszłości jakieś światełko, że będzie lepiej. Będziecie jeździli swoim Lamborghini albo siedzieli na jachcie, po prostu patrzyli, co wam tam pika w POZ-cie, będzie fajnie. Oczywiście to się nigdy nie zdarzy, bo wymyślicie coś nowego, co wam zabierze czas, także jakoś to będzie. Ale jeżeli chodzi o to, jak pracować mądrze, to jestem ja w mojej słynnej masce kota. Ciekawa sprawa, bo rodzice uważają, znaczy dorośli uważają, że ta maska jest strasznie jakaś taka creepy, a dzieci ją uwielbiają. Także to jest moja maska do szczepień ochronnych, bo potem mogę powiedzieć, że kotek podrapał, już go nie ma i zdejmuje maskę. Także dzieci lubią, dorośli średnio. Ale tutaj moim targetem jest dziecko, a nie dorosły. Dorosły to po prostu przychodzi z dzieckiem. Nie ma co się jakoś tam strasznie rozpływać nad tym. Słuchajcie, jest tak jakby... myślałem właśnie o tym, co może wam powiedzieć nieco o tym, jak pracować ciekawiej, fajniej lub niecodzienniej w waszych miejscach pracy, które być może stworzycie, albo w których jesteście, które współtworzycie, albo może na które macie wpływ. A jeżeli nie macie na to żadnego wpływu, no to mniej więcej czego szukać w innej przychodni, do której być może właśnie składacie papiery, po co to. Rzeczy, o których chciałem wam szczególnie powiedzieć, to nowoczesna diagnostyka i o tym za chwilkę powiem w większym szczególe. I wielkie szczęście jest takie, że przedstawiciel tej jednej z najfajniejszej nowoczesnej diagnostyki jest nawet tutaj w holu chyba jeszcze. O systemie informatycznym, który musi być sprawny, tu też wam odrobinkę opowiem, choć to jest temat rzeka. I o olbrzymim temacie rzeka, czyli zarządzanie zespołem, co jest bardzo trudne, a co się rzadko porusza w realiach pracy po sobie opiece zdrowotnej. Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak się przyjęło, że lekarz POZ, lekarz rodzinny pracuje w pojedynkę, że jest sam takim bohaterem tego swojego gabinetu i czasem wyśle jakieś skierowanie, czy coś gdzieś pójdzie, a tak ogólnie to ciągniemy ten cały krzyż pański na własnych barkach. I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć o tym, że to nie do końca tak, że sprawny POZ, nowoczesny POZ to jest w ogóle zespół medyczny odpowiednio zarządzany. I last but not least, dobra zabawa, czyli coś, co powinno być zawsze. O tym mniej więcej mówiłem w moim filmie o wypaleniu zawodowym, że w momencie, kiedy kończy się dobra zabawa, zaczyna się wypalenie zawodowe, a tego nie chcecie. No i teraz, coś tu się wykrzaczyło, przepraszam, jestem typowym MacBookiem, a to jest Windows, więc nie umiem w te rzeczy. Nie chciałem za bardzo lać wody, więc chciałem wam powiedzieć takie same konkrety. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli trochę tej wody polania, to zapraszam później. Polejemy sobie też inne rzeczy. Albo do kontaktu mailowego, tudzież na Facebooku. Słuchajcie, parę lat temu wprowadziliśmy takie coś jak szybki tester CRP firmy wtedy Orion Diagnostics, teraz Aidan. I jest to jeden z najlepszych zakupów, jakie w ogóle można poczynić do POZ-u. Dlaczego? My przez wiele lat próbowaliśmy z różnymi testami kasetkowymi, mniej lub bardziej ilościowymi, przedziałowymi i one wszystkie były funta kłaków niewarte. I dopiero ta maszyna, od razu uprzedzam, nic mi za to nie płacą, zapłaciłem za to wszystko z własnej kieszeni i sam za to wszystko płacę, nic mi jeszcze nie dali, a powinni. Jest bardzo fajna maszyna, jest bardzo precyzyjna, przez kilka pierwszych tygodni, jak dostaliśmy to na testy takie, że tylko no, mogliśmy to oddać, porównywałem te wartości z laboratorium naszym. Czyli jak każdorazowo pacjentowi mierzyliśmy CRP, mierzyliśmy z krwi żylnej i ty. I to jest naprawdę bardzo, bardzo zbieżne. A do tego stopnia, że jest to nasza podstawowa metoda szybkiej diagnostyki w stanach zapalnych, infekcji. Jak bardzo to jest przydatne? No więc wyobraźcie sobie, że mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dzięki tej maszynce, która już się dosyć szybko zwróciła, bo w pierwsze 8 miesięcy zwróciła swój koszt wydania, ocaliliśmy życie co najmniej kilku lub kilkunastu osób. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy taką zasadę przed epidemią, mieliśmy inny cykl przyjęć pacjentów, mieliśmy wizyty pilne,
typu boli mnie brzuch, boli mnie głowa, kaszla, katar, i wizyty planowe, czy szczepienia, ból życia, bólistynia i tak dalej. I przed wizytami pilnymi była kolejka, planowe były na godzinę. I w tej kolejce, jak przychodzili pacjenci, siedzieli, dostawali ulotkę właśnie tego testera z informacją, że takie coś jest i że zalecamy takie coś zrobić, bo to pomoże lekarzowi podjąć dobrą decyzję dla ich zdrowia, dla ich dziecka. Nie wiem, 4 osoby na 5 zgadzały się na to, bo mieliśmy to bardzo korzystnie wycenione. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby marża była absolutnie minimalna i faktycznie była. I rodzice to wybierali naprawdę na potęgę. I PAL 6, takie wyniki pośrednie, które nic nie wpływały. Ale sam fakt tego, że lekarz, który dostawał pacjenta do gabinetu, już miał to wykonane, pozwoliło nam wychwycić kilka pacjentów, u których rozpoczynała się w zasadzie sepsa, którym byśmy nie zlecili żadnych badań, gdybyśmy nie mieli tego a priori. Ja bym nie zlecił tego testu po badaniu pacjenta i tylko to, że ja ten test miałem wcześniej, jak pacjent już wchodził, spowodowało, że wysłałem go do szpitala. 8-miesięczne niemowlę z dziwną wysypką, stanem podgorączkowym, 3. dziecko tych rodziców, więc no też na 3. dziecko się inaczej patrzy, wiem, że ja na swoje inaczej trochę patrzę zdrowotnie. W badaniu nic kompletnie, CRP-240. Więc mieliśmy podstawę, żeby pacjenta tak troszkę szybciej dodiagnozować. Zrobili szybką morfologię w laboratorium obok, leukocytoza 40 tysięcy i CRP-250, czyli potwierdziło się. Następnego dnia już był na wankomycynie, kolejnego dnia był jeszcze na wankomycynie i coś tam jeszcze, dlatego że miał jakieś takie 5-centymetrowe ognisko gdzieś tam w płucach, którego absolutnie nie było słychać, a miał dobre ucho do szmerów. I gdyby ta diagnostyka była opóźniona, gdybyśmy poczekali, że dziecko się będzie dekompensowało, to być może byśmy rozmawiali o zastosowaniu antybiotyków POZ albo nocnej pomocy, a nie o wczesnej diagnostyce infekcji. Także to dziecko moim zdaniem mogłoby umrzeć, gdyby nie to, że weszło z wynikiem 240 i już na dzień dobry mieliśmy informację, że coś jest nie halo. Podobna sytuacja była, gdy mieliśmy pacjenta, który no, ważył bez mała 150 kg przy moim wzroście, którego coś tam w brzuchu bolało. No i był absolutnie niecharakterystyczny w badaniu, ale CRP miał 140 i tylko dzięki temu zacząłem go tam gnieść gdzieś i tam gdzieś w tych obszarach, gdzie prawdopodobnie był wyrostek, zaczęło go coś tam kłuć, a wszystkie objawy były nietypowe, niecharakterystyczne. Biorąc pod uwagę ten wynik, wysłałem go na chirurgię, miał wycięty, no, prawie że rozlany wyrostek tego samego dnia. A niedawno też miałem przypadek młodej pacjentki, 30 parę lat, CRP-330, której infekcja dróg moczowych, zapalenie pęcherza, przyrodziła się w zasadzie w urosepsę. Także i tak, takich historii jest trochę. I powiem wam, że aktualnie nie wyobrażam sobie prowadzić pacjentów infekcyjnych w POZ bez CRP na dzień dobry. Teraz to się zmieniło, no bo są teleporady, COVID, to trochę inaczej szeregujemy, rodzice nie wykupują, bo nie stoją w kolejce. Natomiast dzięki temu, że ta maszyna się, że tak powiem, spłaciła, to mamy tą swobodę, że czasem po prostu robimy ją bezpłatnie pacjentom, którzy na przykład nie stać ich albo na przykład sami nie wezmą. My to robimy dlatego, żeby wiedzieć, jak to wygląda i to nam faktycznie pozwala podejmować decyzje kliniczne, które wielokrotnie bardzo się przysługują zdrowiu pacjentów. Także to bardzo, 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 bardzo polecam przy CRP. Konkretnie ta jedna maszyna, nie znam innych maszyn, które mają taką dokładność, taką trafność naprawdę łopatologicznie, że nawet taki ja potrafię to obsłużyć i wszyscy lekarze nas to obsługują. Jednocześnie z tej samej firmy odczynniki do strep testów, równie ważna sprawa, choć nie idzie aż tak jak woda, jak testy CRP, dlatego że nie robimy tego każdemu, tylko zlecamy to tym osobom, które mają jakiś ból gardła, coś tam narzekają, że chociaż trochę w naszym triażu wygląd na anginę lub na innego rodzaju problem z gardłem. Osobiście uważam, że lekarz, który nie ma dostępu do szybkiej diagnostyki w zakresie infekcji paciorkowcowej, nie ma możliwości powiedzieć, że wie, jak wygląda angina paciorkowcowa. Dlaczego? Bo żeby powiedzieć, naoglądałem się angin, wiem, że to są anginy, trzeba mieć informację zwrotną, feedback w postaci tego, co tam będzie. A teraz wyobraźmy sobie pacjenta, który przychodzi w piątek, to jak mu zlecimy posiew, będzie pobrany w poniedziałek, to wynik będzie w środę. Nikt tego nie zleci i bez szybkich testów nie będziecie widzieli, jak to wygląda i nie będziecie mogli, że tak powiem, rzetelnie podejść do antybiotykoterapii. Dlaczego to jest przydatne? No bo w taki piątek, jeżeli mam strep test dodatni, owszem, to może być kolonizacja, jasne, jak najbardziej. Może być mononukleoza z kolonizacją paciorkowcową, jasne. Ale
mamy większą pewność, że ta antybiotykoterapia, którą dajemy na wiele dni, którą później ciężko zmienić, ciężko się z tego wycofać, że jest dobrana słusznie. A oczywiście są ograniczenia. No, na przykład Streptococcus pyogenes, czy jakiekolwiek inne rzeczy w strep testach nie wyjdą. Ale każda angina, każdy ból gardła, który nam się ślimaczy i że tak powiem, psuje, po prostu warunkuje posiew wymazu z gardła i wtedy te rzeczy wychodzą. Także to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz. Trzecia rzecz, która jest taka tutaj mniejsza, ale też bardzo przydatna, jeżeli chodzi o sprzęt, którego jestem bardzo zadowolony, to szybki tester do badania moczu. I teraz takie pytanie. Jak u Was wygląda konsultacja pacjenta z podejrzeniem infekcji dróg moczowych? Jak często kierujecie swoją decyzję o antybiotykoterapii w oparciu o wyniki badań diagnostycznych, które macie do dyspozycji? Kręcisz głową, domyślam się, że tak na czuja najczęściej, nie? Po objawach. Najczęściej idzie na czuja. Czy to infekcja pęcherza, czy co innego. Najczęściej staramy się tak empirycznie tutaj podziałać. I słuchajcie, faktycznie tak można robić, ale jest sporo pacjentów, zwłaszcza dzieci, którzy wam nie dadzą tych objawów. Mamy gorączkujące dziecko i nie wiemy, czy to jest trzydniówka, czy to jest bostonka, czy to jest infekcja dróg moczowych, czy to jest PFAP-a, czy to jest cokolwiek innego. I w tym momencie, jak mamy CRP 40, mamy szybki wynik badania moczu, macie leukocyty azotany i bakterie, ba, lecimy, wiemy, że co to jest, pobieramy drugą próbkę na posiew, lecimy z antybiotykami, czekamy na wynik posiewu, modyfikujemy. W typowym POZ-cie już, no wiecie, fajnie jest, jak ktoś ma codziennie laboratorium, ale pracowałem w takich miejscach, gdzie laboratorium jest raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, a jak nie, to trzeba jechać tam do miasta wojewódzkiego albo do Jeleniej Góry albo gdzieś tam. I to jest duża bariera, która powoduje, że lekarze mówią, dobra, dam antybiotyk, tam niech się dzieje, co chce, najwyżej będziemy później badać. Jeżeli macie do dyspozycji własną maszynę, taką jak ta, która nie jest tak strasznie droga, kosztuje połowę tego, co ten tester CRP, a testy paskowe są bardzo, bardzo tanie i dostępne, to wam umożliwia szybką diagnostykę infekcji dróg moczowych w zasadzie cały czas, jak pracujecie. Jest na tyle proste, że nawet taki ja może to wykonać. I to też mi się przydało choćby do prowadzenia tej pacjentki, która miała CRP 330, młoda 30-letnia osoba. Także jeżeli na przykład szef, szefowa by was pytali, no dobra, mamy tutaj pieniądze za coś tam, czego pewnie nikt tak nie powie, ale dobra, no co kupić, nie? Idzie gwiazdka, pani doktor, co kupić? Albo wojewoda się pytał, co kupić, albo sołtys się pyta, co kupić, gmina się pyta, co kupić. W pierwszej kolejności szybki tester CRP, bo do tej jednej maszyny macie CRP, macie strep testy, możecie mieć hemoglobinę glikowaną. Czekam jeszcze na informację od tejże firmy, od pana Rafała, czy w świetle nowych wytycznych PTD 2021 na podstawie tej metody można rozpoznać cukrzycę. Bo jeżeli tak, to jest kolejny bardzo dobry argument za zakupem tej maszyny. Testy ciążowe też można robić, więc jak ktoś tam tego zawsze, no wiecie, jak ktoś prowadzi na przykład prywatny dyżur, ma kobietę w wieku możliwym do zajścia w ciążę i jest ból brzucha jakiś tego, bach, szybki test ciążowy, nie trzeba tam się bawić wchodzenie do apteki. Co zrobiłem coś? Nie, to samo się zrobiłem. Za dużo gadam, ci się za mało pokazuje. O nie, trochę jest nieokresowa. O, dobra, więc tutaj oczywiście, typowe pytanie na wykładach. Czy można mieć slajdy? Tak, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Będzie też na YouTube, więc proszę uprzejmie. Te wydruki robi takie całkiem fajne. Dlaczego to jest istotne? To jest maszyna, która analizuje jakąś tam spektro, foto, przepraszam, nie będę udawał, że wiemy jak to robi, ale bierze ten taki test, dipstick tak zwany, i to, że tak powiem, przetwarza na formę trwałą. Owszem, można mieć dipsticki po prostu własne, ale trzeba o jednym pamiętać, o czym mówimy jako wykładowca w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na szczecińskim PUM-ie. Wynik dipsticka jest ważny jakieś 2 minuty. Jak go nie odczytacie szybko, to potem jest do śmieci i jest nieodczytywalny, a co więcej, zostaje po nim tylko to, co napiszecie. W tym momencie macie po prostu wydruk, który możecie tam przykleić, coś tam zrobić i macie trwały kawałek dokumentacji. Z tego, co kojarzę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie, laboratoria też obecnie robią taką, tak jak modłę angielską. Tam się robi najpierw dipstick, jeżeli wynik jest prawidłowy, nic się więcej nie robi. Jeżeli wynik jest nieprawidłowy, robi się dopiero mikroskopowa ocena osadu moczu. I aktualnie laboratoria też w tym kierunku chyba poszły, co pokazuje, jak użyteczną i jak dokładną jest to maszyna. Także polecam. A to jest z ciekawości się pytam. Jasne. Da się to podłączyć do komputera, żeby nie drukowało? Wydaje mi się, że tak, ale to jest już czary mary powyżej mojej poziomu postrzegania, więc nie wiem.
Ciekawostka jest jeszcze taka, że na tej maszynie można oznaczyć ACR, co jest szczególnie istotne przy prowadzeniu pacjentów przewlekle chorych z powodu nadciśnienia czy chorób nerek, czy cukrzycy chociażby. Paski są tanie, a normalnie ACR jest dosyć drogi w laboratoriach, więc pamiętajcie, że jest to jedno z podstawowych badań, stosunek albuminy do kreatyniny w moczu, a ta maszynka pozwoli wam na tym paseczku szybko to zacząć. Bardzo fajna sprawa. Ok, to że nagadałem się o systemie, oczywiście USG, inne rzeczy są tak jasne jak najbardziej, ale idąc tak od podstawowych rzeczy, najważniejsze sprzęty, w mojej ocenie, to te dwie maszyny. Niewyobrażalnie wręcz zmienią wasz komfort pracy jako lekarzy rodzinnych i w ogóle dadzą wam spokój. Możecie to nawet do swojej prywatnej praktyki, jak ktoś siedzi na wizyty domowe, też to mieć, bo to nie jest takie znowu duże, nie jest takie znowu ciężkie. No i teraz tak, kolejne narzędzie, że tak powiem, zarządzania POZ to system informatyczny, czyli sprawny system IT. To jest coś, co łatwiej powiedzieć niż zrobić. A dlaczego? Dlatego, że dla nas, jako dla lekarzy w większości, to jest czarna magia. To jakieś tam, coś tam się w komputerze robi, woła się informatyka i nagle jest dobrze. Albo siedzi taki informatyk, nic nie robi, nie wiadomo za co mu płacimy, to go zwalniamy, bo nagle wszystko się psuje. I taki mój brat, który jest programistą chyba, czy informatykiem, mówi, że dobry zarządca systemu to jest taki, który wygląda jakby nic nie robił, się wszystko dzieje sam. I poniekąd to jest racja. No i teraz, my używamy systemu CAMSOF, KSOMET konkretnie, dlatego że uważam, że to jest aktualnie najlepszy system dla lekarza rodzinnego z kilku powodów. Pierwszy to jest wielokrotnie karany monopolista. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, że mamy pewne, że wszystko jest kompatybilne z tym i mają wszystko jako pierwsi. Mają fajnie też support techniczny. I ja to porównuję do doktora Eryka, który byłem kiedyś zafiksowany w tym kierunku. W mojej ocenie to jest tak, że CAMSOF to jest Windows, a dr Eryk to jest iOS. Czyli iOS jest zamknięty, przyjazny dla użytkownika, niewiele się tam da zmienić, a Windows jest troszkę przerażający, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, ale jak ktoś poświęci temu trochę czasu, to może wspaniałe rezultaty zrobić. Już nie mówię o takich rzeczach jak Linux, bo będę tylko udawał, że wiem, o co chodzi. Także KS Summit, jak poświęcicie mu trochę czasu, dopiścicie go, to macie naprawdę mnóstwo zalet, a dr Eryk niestety pewnych rzeczy nie pozwala. Jest bardzo zamknięty i oporny na zmiany. No i teraz tak, pamiętajcie o jedno, że system IT to jest wasze narzędzie, a jeżeli to jest wasze narzędzie, to ma kilka zasad. Po pierwsze, o narzędzie się dba. Nie można mieć systemu, gdzie, że tak powiem, wszystko się rzuca na pulpit i niech się dzieje, co tam się chce, nie zmienia się haseł, nie robi się antywirusów i tak dalej. Informatyk, to jest jakiś pan Zenek gdzieś tam z Warszawy, który obsługuje jednocześnie 300 placówek i wam nie poświęca w zasadzie ani trochę czasu. Warto na tą informatykę trochę poświęcić czasu. To jest narzędzie, więc musi wam ułatwiać sprawę. Bardzo polecam ogólnie zaznajomienie się z metodologią firmy Toyota, która bardzo intensywnie na przykład działa w zakresie eliminacji wszelkiego marnotrawstwa i przestojów. Warto prześledzić wszystkie swoje procesy w waszej pracy i zobaczyć, co wam przeszkadza osiągnąć ten rezultat, który byście chcieli. I dzięki dobremu systemowi możecie to osiągnąć. Dla przykładu, bardzo fajny, chyba Microsoftowy zdalny dostęp do komputera pozwala wam na przykład nie siedzieć w pracy, uzupełniać dokumentację, tylko pójść do domu, zjeść kolację, położyć dzieci, a potem zarwać na przykład uzupełnić dokumentację. No komfort pracy jest trochę inny. Jeżeli potrzebujecie koledze, koleżance coś wystawić, to nie musicie być skazani na gabinet Gov, tylko możecie się zalogować do swojego systemu i bach wystawić. Tak samo skierowania, badania i tak dalej. Możecie telepracować nie z przychodni, tylko z domu. I wtedy łączycie się ze systemem własnym swojej przychodni, co jest wielokrotnie bardzo korzystne. Dobre narzędzie ma wam pomóc sprawnie osiągnąć jakiś cel. No nie pomoże wam, jak nie będziecie wiedzieli, czego chcecie od tego narzędzia. Więc narzędzie się dobiera pod to, jaki cel chcecie osiągnąć. A żeby to wiedzieć, trzeba o tym troszkę pomyśleć. Dlatego bardzo zachęcam, żeby informatyce troszeczkę poświęcić czasu, a zwłaszcza, żeby znaleźć kogoś, kto pomoże wam, że tak powiem, porozmawia z wami, zapyta was, czego wy w ogóle od tego chcecie i jak do tego dojść. W naszej przychodni system działa szybko, sprawnie, no wiadomo, serwer czasem wpada, ale był u mnie kiedyś znajomy, który jest internistą w rzeszyńskim szpitalu i powiedział: Redy, pierwszy raz widzę komputer, który nie przeszkadza mi w pracy. I to jest coś, czego wam życzę w tym zakresie, naprawdę.
Dokumentacja medyczna, dlatego że no nie da się, że tak powiem, miło, fajnie pracować, jeżeli się boryka nad dokumentacją medyczną. Dzisiaj byłem na takim branczyku z moją kursantką, z którą rozmawiałem o tym, jak jej się pracuje tutaj w Warszawie, w jednym z dużych placówek. I ogólnie rzecz biorąc, przeraziła mnie ta opowieść, dlatego że tam jest papierowa dokumentacja, wszystko o tak sobie. Część lekarzy w ogóle nic nie wypełnia, część wypełnia jakieś dziwne rzeczy, część drukuje, część nie drukuje. Ogólnie jest absurd, żeby pacjenta skonsultować, najpierw 5-10 minut musi się przegrzebywać przez stertę papieru, a dopiero później włącza mózg. W dobrej dokumentacji, w dobrym systemie po prostu leci wam raz, dwa, trzy, możecie grupować wywiady, badania, zalecenia, leki, szczepionki, badania i no wszystko naprawdę możecie pięknie zrobić, jeżeli poświęcicie czas, żeby to skonfigurować. No i teraz, szablon, właśnie, jakbym wam polecał, w jaki sposób okiełznać elektroniczną dokumentację medyczną? No to najpierw trzeba się nauczyć szybko pisać na klawiaturze, najlepiej bez patrzenia klawiaturę. Ciężka rzecz, wiem. Czasem się, ja też kiedyś tak zaczynałem. Tak. Słyszę klikanie. Kto klika? Ktoś klikał, bez patrzenia na klawiaturę. I nawet nie wiem, gdzie. Słuchajcie, no to wiadomo, robi na pacjenta wrażenie, jak zbieracie wywiad, kiwacie głową, coś tam klepiecie. Tak, no to wam przyspiesza sprawę, owszem. Chociaż też pamiętajcie, że zasady zbierania wywiadu też bywają różne, bo lekarze mogą wolać na przykład taki fragment, gdzie macie sfokusowaną, wyłączną uwagę na pacjencie i gdy już zakończy swoją wypowiedź, zakończycie pytania, zapytacie się, czy to wszystko powtórzycie dobrze i tak dalej. Okej, to ja piszę. Dobra. To tak też można, ale szybkie pisanie podczas rozmowy też się wam przydaje na szybkich konsultacjach. Szablony tekstowe. To jest coś, co intensywnie przerabiam na swoich kursach właśnie szkoleniowych. No, szablony to podstawa, dlatego że jeżeli możecie skrócić sobie pisanie iluś tam linijek, które tutaj mecenas na pewno dobrze rozpoznaje, że tam nie zgłasza tego, nie mówi tego, nic się nie stało, pacjent wyszedł zadowolony, szczęśliwy i uśmiechnięty, to trzeba wpisać. To trzeba wpisać, bo no, w sprawie przeciwko wam wszystkie uchybienia będą wyciągane. Jeżeli nie napiszecie, że pacjent nie zgłosił niedolegliwości, no to rodzina może powiedzieć, że no przecież mama mówiła, że pluje krwią, a pan doktor tego nie napisał. No więc, żeby tego nie pisać każdorazowo, macie szablony. Żeby zrobić szablony, niestety musicie poświęcić trochę czasu. Ja mam swoje szablony, które wypracowałem w bólach lata temu. Wam też to polecam, żeby te szablony mieć lub kupić, jakkolwiek wam pasuje. To dla przykładu to są takie, może nie tyle gotowce, to takie najczęstsze szablony z pola wywiadu. I to mam kilka pól, bilanse, szczepienia, między innymi właśnie dolegliwości, no i też takie najczęstsze właśnie, co tam pacjenci generalnie chcą. Porada recepturowa u nas, no to jest właśnie szablon ten, z szablonem o tym. Kontynuacja terapii, nie zgłasza nowych dolegliwości, leki przyjmuje regularnie, nie zgłasza działań niepożądanych. Pa, koniec. I skróty klawiszowe, to już taka najmniejsza rzecz, którą warto usprawnić. Nie wiem, w jakich systemach wy pracujecie, bo część w Medice, część w KS Somet, część w Doktorze Ryku, ale czasem warto zaznajomić się, jakie skróty klawiszowe robią co, bo to pozwoli wam ściąć cenne sekundy. Nie mówię tego dlatego, że pracujemy na akord, ale wiecie, tam szukanie tą myszką w krzyżyk można zastąpić alt coś tam i to jest efekt dużo szybszy i pozwoli wam się skupić na tym, co jest naprawdę ważne, czyli na waszych pacjentach. Okej, słabo widać, to jest sprawne zarządzanie zespołem, czyli tak zwany święty graal każdej placówki. Dlaczego to zdjęcie? To są moje córeczki kochane. Dlatego, że jako osoba, która zarządza zespołem, czasem te wasze kochane osoby zespołu trzeba po prostu wziąć na barki i przenieść z miejsca A do miejsca B, i żeby wspólnie zacząć robić pewne rzeczy. A zarządzanie zespołem jest trudne. Jest trudniejsze niż nam się wydaje. I jest trudniejsze niż nam by się wydawało, że mogłoby nam się wydawać. Dlatego, że w ogóle zarządzanie zespołem jest koszmarem, ogólnie rzecz biorąc. Wyobraźcie sobie liceum i dramaty, intrygi z Gry o Tron. I to mniej więcej wychodzi zarządzanie zespołem. Także to, wiecie, różne rzeczy mogą wyjść, natomiast trzeba do tego podejść jak Tyrion Lannister, czyli umieć tym, że tak powiem, zarządzać, czego ja nie potrafię. Osobiście wydaje mi się, że jestem traktowany jako taki raczej cięty szef i raczej taka dosyć nieprzyjemna osoba w pracy. No ale hej, każdy się stara jak może. A chciałbym wam powiedzieć o paru rzeczach, które się przydają, które dadzą wam szansę na to, żeby wasze zarządzanie zespołem
było super, dlatego że chciałbym, żebyście robili to lepiej ode mnie. Wtedy mi powiecie, jak to zrobiliście, to ja wtedy będę robił to, co wy. Słuchajcie, to jest taki... Właśnie, pierwsza rzecz, sprawna komunikacja, bo ciężko jest dobrze pracować, jeżeli się ze sobą nie rozmawia. Typowy taki lekarz POZ, nie mówię lekarz rodzinny, to jest osoba, która, tak jak na początku mówiłem, robi tą ciężką orkę na ugorze, siedzi heroicznie, sam przewala tonę papieru z miejsca na miejsce i w zasadzie nie ma czasu pogadać, socjalizować się, porobić różne rzeczy, tylko siedzi, robi swoje, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, potem idzie do domu i pada. No i teraz, jak wasz zespół się porozumiewa w swoim zespole? Może tak, ręka do góry, kto dzwoni między stanowiskami? Lekarz do pielęgniarki, rejestracja tego, kto u was dzwoni między stanowiskami? Czasami. Okej, okay. Czasem połączę telefon. Okej, okay. A kto wchodzi do gabinetu? Na zasadzie pani doktor przyjmie pani jeszcze kogoś. Albo pani Zosiu, czy może pani podać to i tamto? Ktoś tak robi? Okej. Okay. A czy ktoś z was używa komunikatorów wewnątrz zespołu? Brawo, brawo. Czego używacie? Slacka, bardzo dobrze. A u was czego używacie? Messenger. Na Facebooku. Wow. Tak zwane RODOS, RODO tam tarantam, nie? Okej, okej. No to utrudnia sprawę generalnie, ale system, którego my używamy i bardzo polecam, nazywa się właśnie Slack. Dlatego, że można wymieniać się i komentarzami, można tworzyć wątki, można udostępniać też pliki, co jest szczególnie ważne, na przykład. Przychodzi pacjent do naszej przychodni, jest triażowany na wyjściu i ja dostaję w tekście treść triażu, który potem mogę, jako że jestem człowiekiem leniwym, skopiować, wkleić do swojego wywiadu, potem go troszeczkę podrasować, żeby było tak, jak powinno być. A tak samo, zdjęcia zmian skórnych, zdjęcia czegokolwiek, zdjęcia rentgena, opisy skierowań, cokolwiek. Przychodzi pacjent z jakimś świstkiem, który, czy pan doktor to wypełni? Jakim świstkiem? No nie wiem, to niech pani mi wyśle skan. Okej, dobra, jest skan. Nie, proszę wysłać. I tak to wygląda. Albo, ponieważ to ma wersję też taką na komórkę, no to załóżmy, no, jako kierownik, no to czuwam nad zespołem cały czas. Poza tym momentem, kiedy nie czuwam, ale to jakby z góry powiedziane, kiedy nie czuwam. Ale jak już czuwam, jest sprawa. Panie doktorze, to i tamto. Okej, to mi proszę to EKG wysłać. Okej. Nie wiem, co tu jest napisane, wyślę do kardiologa. Wyszedłem do kardiologa. Jerzy mi pisze, okej. Ja to kopuję, jest okej. No to można go wysłać do domu i jest fajnie. Także to jest bardzo cenna rzecz, że możecie przysyłać pliki, dźwięki, bo mamy na przykład elektroniczne stetoskopy. Używam ich dosyć rzadko, bo wymagają konfiguracji, a mnie ostatnio długo nie było z powodów różnych. Ale możecie wysyłać dźwięki też, co jest fajne. Jak na przykład doświadczony lekarz jest away, młodszy lekarz lub lekarka mogą mu ten dźwięk wysłać właśnie z pośrednictwem tego komunikatora i wtedy mogą go odsłuchać, wydać radę jakąś, tak samo jak z EKG dobrze. Więc my nie używamy połączeń telefonicznych, wchodzimy do swoich gabinetów tylko wtedy, jak się wali, pali, krew leci, ktoś jest na podłodze i umiera. Opieramy się właśnie na tym komunikatorze. I bardzo wam polecam, żeby używać jakiejś formy komunikatora, który ma jakieś takie, że tak powiem, wewnętrzne zabezpieczenia, że tylko wyznaczone osoby, nie Facebook i tak dalej. Czy WhatsApp też odpada. Signal jest całkiem niezły, ale Signal ma dużo opóźnienia, ale no... Okej. Okay. Lecimy dalej. Slack jeszcze ma skórkę dla osób niewidzących barw. Ostatnio odkryłam. Kolejny powód, żeby to mieć, tak. Ale osobiście używam różowej. Jest też wersja bezpłatna, można lajkować różne rzeczy. Na przykład pacjent bardzo chce do was się dostać. Serduszko. Możesz dodać emoji. Przychodzi pan Nowak, smuteczek. Można, jak się chce, to można. I teraz, słuchajcie, o komunikacji można mówić długo, rozlegle, mniej lub bardziej ciekawie. Jest bardzo wiele książek o komunikacji, które bardzo polecam. Ostatnio pani profesor Mastalo-Szmigas, tak, była redaktor... Dominik, pomóż, bo tonę, tak? Zredagowała książkę, bardzo fajną o komunikacji, polecam. Jest kilka fajnych książek, 33 czytanki o komunikacji, nie pamiętam, taka niebiesko-biała bodajże. Tak, super. Medycyna praktyka w ogóle fajne rzeczy robi. Także o tym jest dużo. Natomiast jest kilka książek, które są, że tak powiem, nieznane lekarzom rodzinnym, a są bardzo cenne. Które raczej nie pojawiają się w toku naszego nauczania, a szkoda, na które trafiałem przypadkiem albo za pośrednictwem znajomych. I tutaj właśnie chciałem wam powiedzieć kilka takich pojęć, które warto znać. No to pierwsze to jest
briefing, debriefing i ogólnie regularne spotkania. Jeżeli ktoś z Was ma kolegów korposzczurów albo pacjentów korposzczurów, którzy z Wami rozmawiają, to warto pociągnąć ich za język odnośnie tego, czym jest zarządzanie projektami, tak zwane project management, to samo co po polsku, ale ładnie brzmi po angielsku. Warto się w tym poszkolić, ja tym się też zajmuję, wprowadziliśmy to do przychodni, o tym też za chwilkę będę mówił. I podstawą tam są regularne spotkania. Mogą być codzienne, tak zwane dailysy. Ile mam czasu, Dominik? Już po? Jesus, sorry. Regularne spotkania. Trzeba... Źle? Dobra. Pojechałem, wiecie. Przez ten kabelek tak może. Słuchajcie, regularne spotkania są bardzo ważne, żeby wyrzucać z siebie różne rzeczy, fluidy inne takie, cześć, i przyjmować różne rzeczy, wyjaśniać się. To jest ważne. I są dwa pojęcia, które chciałbym, żebyście znali pod kątem medycznym, które pojawiły się w takiej fenomenalnej książce mojego kolegi Maćka Bohaterewicza i jego kolegów. Nazywa się Polowanie na goryle. Polecam wam, żebyście ją kupili. Widzę, jaki wasz głową, znaczy znasz. Super. Maciek Bohaterewicz jest moim uczniem, świetnym szablistą, także w Szermierce uczniem, bo tak to on mnie uczył. Bardzo fajna książka, polecam. O komunikacji w zespole medycyny ratunkowej, bardzo, bardzo warto. Tak, Polowanie na goryle. Jest świetna książka o nieoczywistej medycynie ratunkowej. Wypożyczcie, kupcie, miejcie. Bardzo fajna książka. Briefing to jest spotkanie zespołu, gdzie omawiamy coś, co się wydarzy. Na przykład przyjdzie kontrola sanepidu. I debriefing to jest spotkanie zespołu omawiające coś, co się już wydarzyło. Najczęściej skisiło. Na przykład kontrola sanepidu. Albo coś się stało, pacjent padł, zdarzenie medyczne, nie ta szczepionka stała podana, cokolwiek takiego. Robimy debriefing, żeby wyjaśnić, co się stało i jak temu zapobiec w przyszłości. Bo jest to jak kultura bezpieczeństwa, to jest coś, czego w Polsce nie ma. Składnikiem tego jest tak zwany system no fault. Czyli zakładamy, że nie ma błędów, są tylko zdarzenia, których nie chcemy. A ponieważ nie ma błędów, no to po prostu nie szukamy osoby, którą trzeba powiesić za nogi, tylko sprawdzamy, co zrobić, żeby to się już nie powtórzyło. I to do tego nawiązuje system no fault. I ten debriefing właśnie po to jest. O komunikatorze właśnie powiedziałem, także nie Messenger, tylko właśnie raczej na przykład Slack albo są różne inne metody. I coś, co bardzo, bardzo wam polecam do poczytania, zarówno do pracy z pacjentami, szczególnie do pracy w zespole, ale także do małżeństwa i do dzieci, jak rozmawiać z dziećmi. Czyli komunikacja pozbawiona przemocy. Dlaczego? Dlaczego tak? Dlatego, że w polskiej kulturze jest taka kultura trochę takiej winy. I jeżeli na przykład wasza pielęgniarka pomyli szczepionki, poda dokładnie to, no to co innego będzie, jak powiecie, pani Kasiu, dlaczego podała pani źle tą szczepionkę? To od razu jest takie, i już serce ucieka do stóp. A co innego, jak powiecie, pani Basiu, szczepionka, została podana ta szczepionka, a powinna była być ta podana szczepionka. To mnie bardzo zaskoczyło. Proszę mi powiedzieć o tym, co się stało. Niech pani rozwinie temat, żebyśmy mogli temu zapobiec. To jest właśnie komunikacja pozbawiona przemocy, że nie adresujemy czegoś do osoby, tylko stwierdzamy fakt, mówimy o swoich uczuciach, o następstwach i to zarówno na zasadzie mały kańtku, stłukłeś ten, zjadłeś te ciastka, to mnie zasmuciło, bo ciastka nie miały być zjedzone. Chciałbym, oczekuję, że nie będziesz zjadał tych ciastek z szuflady. I to ma do czynienia także do dorosłych ludzi, bo dorośli ludzie to tak naprawdę dzieci, tylko przeterminowane. Bardzo ważna sprawa, także do pracy z pacjentami. Jeżeli się tego nauczycie, będzie wam się pracowało dużo wygodniej. Panie Andrzeju, dlaczego pan bierze nieregularnie leki? Już od razu tak, kiepsko. A, panie Andrzeju, widzę, że te leki są brane nieregularnie. To mnie zaskoczyło. Myślałem, że te leki panu dobrze działają. Czy może mi pan powiedzieć, co musiałoby się stać, żeby te leki były brane regularnie? Od razu człowiek nie czuje tego tak osobiście, od razu jest miny. No i właśnie. Zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, czyli jak pozbyć się notesika, czy kajcika, czy kalendarza. W realiach korporacji to wręcz nie używa się maili, tylko komunikatora i zadań, i jakby, że tak powiem, narzędzi Jire. Do zarządzania zadaniami, co? Jire, to ty nawet to nie przywołuj, Asana leci. To jest, wiesz, to jest strefa Asana. Ewentualnie Trello może podejść, ale wiesz. No, właśnie. To jest kilka narzędzi, o których też uczę i rezydentów, i nasz zespół, i też na kursach. Warto, żebyście też tak powiem, czytali w zasadzie takie Project Management for Dummies, czyli w weekend.
Dlatego, że to bardzo fajnie omawia, w jaki sposób tworzyć zadania, jak je przyporządkowywać, jak egzekwować ich wykonanie, jak wyciągnąć z tego wnioski. Bo to nie są oczywiste rzeczy, są bardzo trudne rzeczy, korporacje to wiedzą, my nie. To jest przykład jednego, to jest właśnie z Asany od nas, z tablicy naszej przychodnianej. No i teraz tak, powinna być jednoznacznie określona odpowiedzialność. Czyli osobą odpowiedzialną jest fenomenalna pielęgniarka, pani Małgorzata Szydlik, nasza główna pielęgniarka, super osoba. Zrozumiały opis, co jest do zrobienia. Wprowadzenie pierwszego dnia miesiąca stanu magazynowego, konkretnie. Żeby każda osoba, która nawet tak na chwilkę zobaczy na to, wiedziała, o co w tym chodzi. A nie, że pan już sobie coś tam robi, nikt nie wie, po co on tu jest. Tylko konkretnie, konkretnie. No i kolejna rzecz, określony czas na wykonanie zadania. Na przykład 30 września. Jeżeli zadanie się przeterminuje, nie jest wykonane w tym temacie, omawiacie to w zasadzie: pani Aniu, co się stało, że to zadanie nie mogło być wykonane w terminie? Wyciągnijmy z tego wnioski. Na zasadzie, może było zbyt skomplikowane, może czegoś zabrakło, może coś się stało, może po prostu komuś się nie chce, trzeba kogoś zwolnić. To nie wiadomo. Czasem trzeba kogoś zwolnić, żeby odświeżyć atmosferę w zespole. Tak mi powiedziała jedna pani kadrowa. Wtedy jest takie przyjemne napięcie, nie? Trochę jak w tej takich serialach, gorące krzesła, kto wyleci z zespołu z magicznej wysoki. Bardzo ważne jest też konsekwentne egzekwowanie zadań. Nie, że coś tam sobie jest robione, część patrzy, część nie, tylko zespół się tym zajmuje, są osoby odpowiedzialne za przeczesywanie tego i sprawdzanie i na tych spotkaniach jest omawiane. To jest zrobione, to jest niezrobione, to fajnie, to nie fajnie, tu komentarz, tam komentarz. Trzeba tego konsekwentnie przestrzegać, bo inaczej to po prostu pójdzie w kosmos. Ostatnio mamy taki okres z powodów moich rodzinnych, osobistych, że nie mieliśmy czasu tego nadzorować, pilnować, więc to się troszkę rozmyło, ale teraz do tego wracamy, bo szkoła, dzieci poszły. O! Więc to. No i teraz ostatnia rzecz, pamiętajcie o tym, co ułatwia każdemu pracę, czyli uśmiech. Słuchajcie, idąc do pracy z uśmiechem, a mając dobre narzędzia, można pójść właśnie z uśmiechem, będzie wam się pracowało fajniej, wasi pacjenci będą reagowali fajniej i ogólnie będzie wszystko szczęśliwiej. Bardzo też polecam mój film o wypaleniu zawodowym, gdzie mówię o zagadnieniu troski wobec pacjentów, w jaki sposób to zapobiega wypaleniu, bo ciężko, choćbyście mieli najfajniejszy POZ, najlepiej wyposażony, to jeżeli sami też nie zadbacie o swoje wypalenie, będzie kłopot. Dzięki śliczne wszystkim, przepraszam za przyciągnięcie. Jakby ktoś chciał cokolwiek, mój mail jest tutaj albo na Facebooku, jakkolwiek. Dzięki śliczne.